Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że problemy związane z COVID-em będą się ciągnęły jeszcze latami. Myślę, że wielu pacjentów będzie to odczuwało. Chciałem się z Państwem podzielić uwagami dotyczącymi, w jaki sposób chorzy z rakiem jelita grubego mogli cierpieć, bądź czy zaważyło to na ich zdrowiu, na wynikach leczenia. Bardzo proszę o włączenie slajdów. To jest tytuł mojego wystąpienia, jak Państwo widzą. Zatem proszę Państwa, chciałem również przedstawić i przypomnieć, że oczywiście mieliśmy przede wszystkim do tej pory trzy fale i daty tych fal przedstawiłem Państwu na dole i oczywiście spodziewamy się wkrótce czwartej fali, ale również chciałem podziękować w tym miejscu panu profesorowi Wallnerowi, konsultantowi krajowemu, który podzielił się ze mną niektórymi informacjami dotyczącymi tego, co było w polskiej chirurgii. A mianowicie, jak Państwo widzą, w czasie epidemii COVID doszło do znacznego zmniejszenia hospitalizacji chorych, u których wykonywano zabieg chirurgiczny. Jak porównamy przede wszystkim kwiecień 2020 roku w stosunku do 2019, gdzie było ponad 18 tysięcy chorych, którzy byli operowani, a w kwietniu niecałe 4. Oczywiście musi mieć to swoje implikacje w przyszłości, jeśli chodzi o wyniki leczenia. Zatem zdecydowanie doszło do zmniejszenia zarówno hospitalizacji tych w trybie planowym, jak również hospitalizacji w trybie pilnym. I co dziwne, wiemy to również z ust wielu osób zajmujących się chirurgią stanów nagłych, że wiele osób odmawiało przyjęcia do szpitala bądź nawet przewiezienia do szpitala z uwagi na obawy przed zakażeniem COVID-19, nawet będąc w stanie zagrożenia życia. Liczba hospitalizacji i operacji była mniejsza i dotyczyła również bardzo popularnych operacji, jak chociażby operacji przepuklin czy pęcherzyka żółciowego, ale również innych, zwłaszcza tych, które dotyczą chociażby nowotworów. Jak Państwo widzą na tym diagramie, liczba operacji dotyczących okrężnicy i odbytnicy, a te operacje są wykonywane przede wszystkim u tych chorych, u których rozpoznaje się rak, ale oczywiście jest pewien odsetek z chorobami zapalnymi, chorobą Leśniowskiego Crohna, wrzodziejącym zapaleniem, czy ewentualnie uchyłkowatością i tak dalej, jelit, ale głównie to raki. Zatem zdecydowany spadek musi mieć swoje również odbicie. Ci chorzy w tym okresie epidemii również przebywali dłużej w szpitalu. Trudno powiedzieć, czy pewne procedury związane z diagnostyką, ewentualnie sprawdzaniem, czy chorzy, którzy mieli być operowani, czy po operacji przebywali w szpitalach, byli, czy mogli być zarażeni COVID-em. W każdym razie to oczywiście ta długość pobytu przełożyła się między innymi również na koszty również szpitali. Ale długość pobytu można również sądzić, że prawdopodobnie wystąpiły pewne powikłania, które również odbiły się na liczbie zgonów po operacji. Jak spojrzą Państwo chociażby na liczbę zgonów w kwietniu 2020 roku, to ona była wielokrotnie większa niż w kwietniu 2019 roku. I ta tabela po lewej stronie, która tutaj ilustruje w 2019 chociażby roku liczbę hospitalizacji i liczbę zgonów, to ta liczba zgonów jest podobna, a liczba hospitalizacji jest prawie mniejsza o połowę. A proszę zobaczyć w kwietniu chociażby. Ta liczba zgonów jest podobna, a liczba hospitalizacji jest mniejsza po prostu prawie pięciokrotnie. A więc rzeczywiście, proszę Państwa, COVID wpłynął na zdrowie chorych leczonych w oddziałach chirurgicznych. Jeszcze raz diagram przedstawiający ewentualny wzrost tych zgonów u tych chorych, którzy byli leczeni. To dotyczyło również chorych, którzy byli operowani ze wskazań nagłych, jak również tych, którzy byli operowani ze wskazań elektywnych. I tutaj ten diagram przedstawia Państwu różne odsetki tych zgonów w różnym okresie czasu. Ale trzeba powiedzieć, że ten spadek przyjęć do szpitala to jest również cios finansowy dla szpitali i spadek realizacji kontraktu
wynosił ponad 30% we wszystkich oddziałach chirurgicznych. Zatem, proszę Państwa, kilka pytań i starałem się znaleźć odpowiedzi w artykułach, które chciałem Państwu przedstawić. Tutaj metaanaliza i artykuł przeglądowy z 715 artykułów. Wybrano do analizy 45, gdzie wykazano, że śmiertelność pooperacyjna u chorych, którzy byli zakażeni COVID-em, wynosiła 20% po zabiegach. Jest wyjątkowo duża śmiertelność, a 15% operowanych wymagało pobytu na OIOM-ie. I oczywiście ta długość pobytu średnia, 10,5 dnia, to jest bardzo, bardzo duża. W związku z tym chirurdzy zaczęli się zastanawiać, jak ustalić odpowiednie wskazania do operacji, jak w jaki sposób zabezpieczyć chorych przed powikłaniami infekcyjnymi. Również przegląd wyników leczenia chorych chirurgicznych wykazał, że gorsze wyniki leczenia operacyjnego były u chorych z COVID-em po operacjach tak zwanych łagodnych, jak również onkologicznych. Nie było różnicy u chorych, które mieli wykonywane przeszczepy, jak również w grupie kobiet, które rodziły. Czy opóźnienie operacji raka jelita grubego może wpływać na jego przeżycie? Jak widzicie, blisko 3800 artykułów przejrzano, włączono 7 do badań, które przeanalizowały ponad 314 tysięcy chorych z rakiem jelita grubego. Nie wdając się dalej w dokładną analizę, zdecydowanie udowodniono, że czym większe opóźnienie, co się należało spodziewać, tym gorszy wynik onkologiczny. I we wnioskach autorzy podają już, że już opóźnienie operacji powyżej 4. tygodnia od rozpoznania pogarsza wyniki leczenia. Zatem wydaje się, że podczas następnych fal epidemii trzeba o tym pamiętać i stworzyć możliwości leczenia dla chorych z rakiem jelita grubego. Większość oddziałów chirurgicznych oczywiście nie przyjmowała chorych. Chorzy bali się, dlatego żeby nie zakazić się COVID-em w szpitalu. Również trzeba powiedzieć, że część chirurgów, był to okres, kiedy nie byliśmy zaszczepieni, obawiała się zakażenia. W związku z tym również zaczęto się zastanawiać, czy można stosować technikę laparoskopową do operacji, dlatego że udowodniono, że w gazach wprowadzonych do jamy otrzewnej znajduje się również wirus. I oczywiście, aby zabezpieczyć personel na bloku, zaczęto stosować różne filtry, ale część towarzystw uznała, że tej techniki należy zaniechać, powinny się stosować tylko technikę otwartą. Trudno było chorym znaleźć odpowiedni oddział czy szpital tam, gdzie mogli uzyskać odpowiednią pomoc. W związku z tym, żeby tych chorych, którzy zgłaszali się, w jaki sposób móc leczyć, no, analizowano i dedykowano i proponowano operację tylko tej grupie, która miała objawowe raki, a mianowicie chociażby objawy podniedrożności. Innym proponowano opóźnienie operacji. Proponowano również ewentualnie włączenie leczenia neoadiuwantowego nawet tam, gdzie nie było ono szczególnie wskazane, a mianowicie w grupie raków wczesnych, tych, które mogły być operowane bez leczenia neoadiuwantowego. Jeśli chodzi również o zabiegi, to większość towarzystw zalecała, aby jednak te zabiegi były zabiegami dość prostymi, a mianowicie po wycięciu nowotworu, aby robić stomię, żeby nie wykonywać zespoleń jelitowych, żeby nie narażać chorych na ewentualną możliwość nieszczelności zespolenia, co niesie ze sobą oczywiście ryzyko zapalenia otrzewnej i ewentualnie ryzyko rozwoju sepsy. Chodziło o to, aby ochronić łóżka ojomowe. Te, które powinny być zagwarantowane, no, dla wszystkich ciężkich chorych, ale wtedy tych chorych z niewydolnością oddechową bardzo, bardzo przybywało. W związku z tym, żeby chorzy chirurgiczni tam nie trafiali, to sugerowano, aby te zabiegi były zabiegami jak najprostszymi. I oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, sugerowano, aby to była technika klasyczna zamiast techniki laparoskopowej. Oczywiście wszyscy wiemy, że jeżeli rak jest wcześniej wykryty, to szanse na wyleczenie są większe. Zatem propagowanie badań screeningowych w wielu krajach, no, jest
bardzo powszechne i te badania są prowadzone, ale trzeba powiedzieć oczywiście, że w wielu krajach badania screeningowe już zostały zawieszone. Jeżeli zostały zawieszone, to oczywiście istnieje większe ryzyko opóźnionego rozpoznania pewnej grupie osób raka jelitogubego, a jeśli będzie opóźnione rozpoznanie, no trzeba liczyć się z tym, że rak będzie bardziej zaawansowany, jak będzie bardziej zaawansowania, to spodziewane wyniki przeżycia pięcioletniego czy długotrwałego jednak będą gorsze. W oparciu o symulację komputerową autorzy wyliczyli, że jeżeli opóźnienie badań przesiewowych, nie leczeń, badań przesiewowych o 3 miesiące, od 7 do 12 miesięcy i powyżej, spowoduje wyraźny wzrost rozpoznań raka jelitogubowego w stadium zaawansowanym, większym o 26, 29 i 33%. Więc należy spodziewać się, że raki rozpoznane w badaniach przesiewowych, ale wykonanych dopiero po roku, co trzeci rak będzie rozpoznany, będzie w stanie zaawansowanym, więc w związku z tym to jest naprawdę bardzo duża liczba. Istnieje konieczność organizowania badań przesiewowych podczas następnych fal epidemii. No tak autorzy sugerują. W związku z tym takie są zalecenia, ale oczywiście są wyjątki. Tu jest chociażby artykuł, który ukazał się w tym roku z Włoch i chirurdzy z pewnego oddziału porównali swoje wyniki leczenia w 2019 i 2020 roku. Ta liczba operacji nie jest tak duża, bo jak widzicie, trochę więcej niż miesiąc wykonano ponad 70 operacji raku jelitogubowego, ale na dobrą sprawę wyniki były takie same, nikt się nie zakaził, ani pacjent, ani chirurg. I ci Włosi uważają, że na dobrą sprawę nic się nie zmieniło, powinno się leczyć tak jak zwykle. Jak wspomniałem już Państwu na początku, to oczywiście opóźnienie leczenia ma przede wszystkim przełożenie na zdrowie pacjentów. Tak, to jest bardzo ważne, ale równie ważne są finanse szpitala. To może nie dotyczy tak bardzo szpitali w Polsce, ale szpitali na świecie, jak chociażby w Stanach Zjednoczonych. I z drugiej strony, no nie można mówić, że to nie jest takie ważne, bo finanse szpitala to bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o stworzenie odpowiednich warunków do leczenia pacjentów na wysokim poziomie. Następna rzecz to oczywiście szkolenie chirurgów, głównie szkolenie, bo jeśli ci chirurdzy młodzi nie wykonują operacji, nie nabierają doświadczenia, kończą specjalizację, będą złymi chirurgami. Nie mówiąc już również o tym, że nie można było prowadzić badań naukowych. W Stanach Zjednoczonych w 2014 roku wykonano ponad 21 milionów zabiegów operacyjnych. Większość z nich, ponad 90%, to są zabiegi w trybie planowym, ale wyobraźcie sobie Państwo, że 3-miesięczne zabrążenie zabiegów planowych to jest około 5 milionów operacji. Wyobraźcie sobie, ile pieniędzy straciły szpitale, nie mogąc wykonać tej liczby operacji. Ale oczywiście za tym idzie progresja raka, nasilenie, większa ilość zgonów i oczywiście nasilenie chociażby innych chorób, nie tylko nowotworowych, a chociażby niedokrwiennej choroby serca i tak dalej, i wzrost kosztów leczenia związanych z ewentualnymi powikłaniami albo leczeniem zaawansowanych postaci nowotworów. Wracając do szkolenia specjalizacyjnego, to w Polsce oczywiście nie można było odbywać staży kierunkowych, dlatego że w jednostkach macierzystych no, brakowało lekarzy do pracy. Poza tym inne jednostki zakazały przyjmowania rezydentów na staże kierunkowe ze względów epidemiologicznych. Jeżeli chodzi o kursy, no, większość kursów odbywała się online, co może i dobrze się stało. Dlatego, że nie, w mojej ocenie nie jest konieczne obecność kogoś na kursie do specjalizacji, po prostu gdzie prowadzone są tylko wykłady, może to być online, ale jeśli chodzi również o możliwości szkolenia praktycznego, to rzeczywiście to ma wielkie implikacje. I w Stanach Zjednoczonych do egzaminu zmniejszono liczbę obowiązujących procedur chirurgów, dlatego, że po prostu ta liczba procedur nie mogła być po prostu wykonana. W czasie również epidemii zgłaszany był problem wypalenia zawodowego chirurgów. Zresztą
To wypalenie zawodowe, coraz częściej się o tym mówi, dotyka coraz większej grupy osób, nie tylko chirurgów, ale chirurgów zwłaszcza, tym bardziej, że grupa chirurgów jest najbardziej, chyba według mnie, zaawansowaną grupą zawodową wśród lekarzy w Polsce. Nikt z młodych nie chce być chirurgiem, kilkaset osób rezydenckich jest wolnych w Polsce, w wielu miastach wojewódzkich. W czasie rekrutacji zgłasza się jeden kandydat. Zgłaszany jest też problem zwiększonego odsetka odejść na emeryturę. Ludzie czują się również lekarze zagrożeni, nie chcą pracować po prostu w takim systemie, jak pracowali. I wracając również do chorych z nowotworem, to oczywiście musimy pamiętać, że chory z nowotworem jest bardziej narażony na zakażenie. W związku z tym, czy powinniśmy go naraziać na zakażenie COVID-em? No oczywiście nie. Czy opóźnić leczenie operacyjne, bo to wpłynie na jego wynik? Co wybrać? I oczywiście to nie jest łatwa decyzja. To musi być zespół lekarzy, który powinien o tym dyskutować, jak również powinno się rozmawiać z chorym. I każda decyzja w tym przypadku powinna być decyzją indywidualną. Zatem podsumowując, moim zdaniem system opieki zdrowotnej powinien być przygotowany na leczenie chorych z nowotworami w okresie pandemii i moim zdaniem mimo nadchodzącej następnej fali zakażeń brak obecnie nawet dyskusji na ten temat. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli chodzi o wyniki leczenia chorych z nowotworami w tym okresie, to oczywiście ten okres, aby powiedzieć dokładnie, jakie te wyniki są, jest zbyt krótki. Prawdopodobnie dopiero po kilku latach będzie można dokonać właściwej analizy. Ale już pewne czynniki, które Państwu tutaj przedstawiłem, jednak wskazują na to, że w tym okresie zakażenia jednak grupa chorych, u których był rozpoznany nowotwór, którzy byli leczeni zbyt późno, nie mogli być leczeni właściwie, jednak odbije się na ich życiu i zdrowiu. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę dalszych owocnych obrad.